W sali refektarza Urzędu Miejskiego w Grudziądzu odbyła się konferencja prasowa radnych Rady Miejskiej Grudziądza, Klubu Prawa i Sprawiedliwości i Ruchu dla Grudziądza, radnego wojewódzkiego Wiesława Żurawskiego oraz posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Konferencja poświęcona była m.in. sytuacji społeczno-ekonomicznej Grudziądza na tle załamania gospodarczego w Polsce pod rządami koalicji PO i PSL, obecnie funkcjonowania władz miasta w kontekście spotkań z mieszkańcami odbytych przez prezydenta Grudziądza, przyszłości rynku pracy w Grudziądzu w związku z planami rządu premiera Donalda Tuska i rządzącej koalicji dotyczącymi wojskowych zakładów uzbrojenia. W kontekście ostatniego tematu wypowiadał się radny Marek Czepek, który mówił o dwuznaczności słów prezydenta Malinowskiego, a także radny Sławomir Szymański, który przytaczając słowa prezydenta "sercem jestem za sprawą, ale rozum podpowiada mi coś innego", pytał, co tu jest grane i zadawał publicznie pytanie, czy prezydent Robert Malinowski wycofuje się z poparcia dla pracowników WZU. Nas co zaniepokoiło? Nas zaniepokoiło to, że stanowisko parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej jest bardzo niejednoznaczne. Proszę Państwa, również ostatnio jestem zdziwiony słowami, które zostały wypowiedziane przez pana prezydenta Roberta Malinowskiego, który moim zdaniem zaczyna zachowywać się też mało jednoznacznie, ponieważ zaczyna mówić, że sercem jest oczywiście za tą sprawą, natomiast rozum podpowiada mu coś innego. I takie słowa, proszę Państwa, usłyszałem wczoraj w lokalnej telewizji. Więc pytam, co tu jest grane, proszę Państwa? Czy prezydent wykona tą uchwałę Rady Miejskiej z 2010 roku? Czy on nie zamierza jej wykonać? Czy on zabiega o to, czy nie zabiega? Radni poruszyli również odświeżony ostatnio przez władze Grudziądza nowy, stary temat grudziąckich solanek, podkreślając, że jest to prawdopodobnie temat na wizualizację na zbliżające się wybory. Jednocześnie radny Szymański podkreślił, że jako siła polityczna są w stanie poprzeć sensowny ich zdaniem projekt zagospodarowania i rozwoju tego podmiotu, który ich zdaniem przez ostatnie lata był zaniedbywany. Radny nawiązał swojej wypowiedzi do Uniejowa. Nie, proszę Państwa, same straty przynosi. A oni co zrobili? Raz wzięli pieniądze unijne, zainwestowali. Za chwilę wzięli kolejne pieniądze unijne, zainwestowali. I proszę Państwa, kilkanaście dni temu byliśmy na posiedzeniu takiego zespołu, który zrelacjonował radnym efekty swojej pracy. I co się okazało? Że jest pewna koncepcja, oczywiście na razie tylko i wyłącznie wirtualna, ale niby jest. Szkoda, że dopiero po 6 latach, ale już nikt nie mówi, że u niej przynosi straty. Mało tego, przynosi dochody, przynosi zyski. Nie słuchano nas, proszę Pana, nie słuchano tego, co mówiliśmy. Miano do nas pretensje, że mówimy, ciągle wracamy do geotermii, a dzisiaj obudzili się nagle, przed wyborami najprawdopodobniej pokażą wizualizację, efekty swojej pracy i będą mówili, proszę Państwa, my to stworzymy, my to zbudujemy. Ale to jest właśnie przykład dobrej inwestycji, która przynosi zysk i przynosi nowe miejsca pracy i ściąga, proszę Państwa, do takiego miasta jak Grudziądz, gdyby geotermia funkcjonowała na podobnej zasadzie jak w Uniejowie, ściąga tysiące ludzi, nie tylko z okolic, z okręgu, ale również z innych części Polski. Radny wojewódzki Wiesław Żurawski nawiązał wypowiedzi do spotkań z prezydentem Robertem Malinowskim, które niedawno się odbyły w Grudziądzu, a na których był. W tematyce bezrobocia radny sugerował, że niektóre spółki funkcjonują dzięki dotacjom, które zamiast likwidować bezrobocie, podtrzymują ewentualnie zatrudnienie. Co zresztą sam prezydent Robert Malinowski mówił podczas swoich spotkań, że różnego typu środki aktywnej walki z bezrobociem nie zawsze przeznaczone są na tworzenie nowych miejsc pracy, lecz często służą podtrzymywaniu już istniejących. Firma, którą prezydent Malinowski podał jako wzór Limito, zatrudnia 200 osób, ale tam dotacja jest tak duża, że co 3 miesiące te 200 osób jakby się wymienia, że praktycznie z tego chodzi może 800, może nawet 1000 osób. Co 3 miesiące jest zmiana i to niby jest likwidacja bezrobocia. Na pytania dziennikarzy o konkretne pomysły na uzdrowienie sytuacji na rynku pracy, który w Grudziądzu jest chyba najtrudniejszym tematem powtarzanym od wielu lat, poseł Ardanowski podkreślił, że pewne rzeczy wymagają działań w zakresie zmiany prawa i są poza zasięgiem radnego czy prezydenta miasta. Pewne rzeczy wymagają rozwiązań jednak ustawowych, które są poza zasięgiem i możliwościami rady miasta czy też prezydenta miasta Grudziądza. Tu bardziej jego rola jako polityka Platformy, bardziej rola posłów i senatorów jako polityków Platformy jest ważna.
My, jako Prawo i Sprawiedliwość, nie tylko krytykujemy rząd Tuska, którego sukcesy, w cudzysłowie, o Zielonej Wyspie, to już chyba nawet dzieci w przedszkolu nie wierzą. Przygotowaliśmy bardzo dokładny, oparty na super precyzyjnych analizach ekonomistów, program, Narodowy Program Zatrudnienia. Program to jest w postaci gotowych ustaw do przyjęcia przez parlament. Oczywiście obecny parlament nie przyjmie żadnej ustawy zgłoszonej przez opozycję. Zostaniemy z tymi ustawami w zamrażarce u pani Kopacz. Tematyka konferencji była bardzo szeroka, dlatego polecam materiał z niemal godzinnego spotkania mediów z posłem oraz radnymi, a także materiały tematyczne i rozmowy z radnymi i posłem Ardanowskim. Czy Roberta Malinowskiego można za coś pochwalić? Każdego można za coś pochwalić. Na pewno w przypadku prezydenta też coś takiego by się znalazło. Myślę, że pan prezydent zawsze stara się być kulturalny, grzeczny, uprzejmy i to jest jego plus. A jeżeli chodzi o inwestycje, bo tutaj podjęto właśnie taką tematykę na konferencji prasowej, że trudno się współpracuje z prezydentem, że wiele państwa inicjatyw nawet nie jest w żaden sposób podejmowana, że solanki od już tylu lat tkwią w miejscu i nagle pojawiło się coś nowego, jakaś nowa koncepcja. Czy ta koncepcja się podoba państwu? Panie dyrektorze, no koncepcja jako koncepcja się podoba, natomiast proszę pamiętać, że to tak naprawdę jest tylko... Bo ja przypomnę, że ona nie jest, że to nie jest pierwszy taki temat, że już kilka lat temu w internecie czytałem na kilku forach właśnie internetowych wypowiedzi osób, że tak powiem, postronnych, nieuczestniczących w władzy, którzy sugerowali, że po prostu przy tych solankach jest, no, brzydko mówiąc, smród, który niesie się ze strefy ekonomicznej, a który generalnie właśnie za pomocą wiatrów przedostaje się w stronę solanek, że to nie jest teren rekreacyjny. Panie redaktorze, my byśmy poparli każdą dobrą koncepcję, jeżeli chodzi o rozwój geotermii Grudziądz, pod warunkiem, że ona by się pojawiła. Natomiast przez ostatnie 6 lat w tej sprawie nie działo się nic, albo prawie nic, z wyjątkiem jakichś koncepcji, które były na papierze i które tak naprawdę nadawały się do wyrzucenia do śmieci. Teraz pojawia się po 6 latach jakaś konkretna propozycja, ale tak jak powiedziałem, ona na razie jest wirtualna i pytań co do możliwości jej zrealizowania jest bardzo wiele, ale warto w tej sprawie rozmawiać. Może wreszcie władze Grudziądza się w tej kwestii obudziły i przekonały się, że różne propozycje, które z naszej strony padały, aby przyjrzeć się na przykład, jak wygląda rozwój geotermii w Uniejowie, bo to przecież my od wielu lat o Uniejów pytaliśmy, Uniejów dawaliśmy jako przykład, a teraz nagle się okazuje, że Uniejów dla władz miasta, dla tych, którzy przygotowywali tą koncepcję, nagle Uniejów jest punktem odniesienia. No i bardzo dobrze, dlatego że tam po raz drugi wykorzystano pieniądze unijne i rozwój geotermii jest po prostu widoczny. Cała ta infrastruktura jest już tak rozwinięta, że robi to ogromne wrażenie, a na dodatek jeszcze ściąga ogromne rzesze ludzi, którzy z tego korzystają, nie tylko z samego Uniejowa, bo jest to niemożliwe, ale z obszarów o wiele większych, w tym z całego kraju. Temat już wielokrotnie poruszany, WZU. Poruszyli państwo tutaj niejako kwestie dwuznaczności wypowiedzi prezydenta. Tak, no bo bardzo się zdziwiliśmy, bo pan prezydent z początku był razem z nami, razem z załogą, walczył o WZU i ta ostatnia wypowiedź jest taka troszeczkę bulwersująca. I myślimy, że czy dał się namówić przez prezesa Bumaru, to było bardzo źle, bo ja myślę, że prezydent miasta, prezydent takiej załogi, która... To jest jedyny zakład właściwie w Grudziądzu, gdzie są przyzwoite pensje, gdzie ci ludzie, no poważni fachowcy, gdzie należałoby jakby wszyscy jednym głosem mówić, zabiegać o to, żeby to zostało w Grudziądzu, bo 500 pracowników plus rodziny, no to jest jakieś 1500 ludzi, z tego żyje i ten zakład kwitnie, no i można powiedzieć, że żadnych problemów nie ma i dlatego znając sytuację Bumaru, które długi Bumaru sięgają majątku Bumaru, czyli no, jakby bankrut, który czeka, żeby wchłonąć troszeczkę pieniędzy i w praktyce tak robili w Polsce i chcemy na to jakby dmuchać na zimne i mówić nie idźmy tą drogą, prawda, bo czeka nas coś strasznego i szczególnie w Grudziądzu, kiedy bezrobocie sięga do 25% prawie, że znowu gdyby nas miała taka katastrofa dopaść, no to coś strasznego, no, i dlatego
dlatego prosimy o ten rozsądek i wołajmy. Nie dajmy się Bumarowi zbałamucić, bo mi się przypomina bajka o wilku, który z kapturka. No, i tak samo tym wilkiem to prezes Bumaru, który przyjechał i nawet nie miał czelności pójść do załogi, tylko sobie z panem posłem tutaj rozmawia i tak dalej. No, niechby poszedł do tych ludzi, którzy zadaliby mu trudne pytania i musiałby na nie odpowiedzieć. Nie? To wolał tutaj do pana posła przyjść i w telewizji się wypowiadać. Była poruszona tutaj kwestia umowy z 2010 roku, prawda? W której Rada Miejska zobowiązała niejako prezydenta do działania na rzecz WZU i konkretnie podjęcia konkretnych działań. Tak, no mi się przypomniały te moje działania z 2001 roku, gdzie z ówczesnym wiceprezydentem Gryzionza, panem Markiem Sikorą, jeździliśmy właśnie i nam pomagał pan senator Wojtczak, który wówczas był wiceministrem do spraw sejmowych i bardzo nam pomagał w tym, żeby wojsko w Gryzionzu zostało. Także bardzo się dziwię jego dzisiejszym reakcjom i jakby złym obrazem sytuacji. No ale wierzę, że nie wiem, ktoś go w błąd wprowadził czy coś, bo naprawdę w 2001 roku porządną rolę odegrał i bardzo nam pomógł w tym, żeby wojsko w Grudziądzu zostało. Natomiast pan pytał o tą uchwałę. No myśmy w 2010 roku wysłuchali pracowników i wszyscy w Radzie byli zgodni, że trzeba pomóc WZU właśnie w tym, żeby Bumar nie wchłonął. Ta sprawa się ciągnie właśnie od 2010 roku. Teraz jakby nastąpiła kulminacja, bo ponieważ zakusy, no Bumar już prawie, że jest bankrutem i potrzebuje tych pieniędzy WZU jak dżdżu. Podjął pan dzisiaj kwestię na konferencji prasowej odnośnie Fundacji Maciuś, która przedstawiła badanie odnośnie ilości dzieci, które głodują. Tak jest. To jest problem bardzo poważny. Na podstawie jakich danych my opisujemy w Polsce różne zjawiska społeczne, w tym biedę. Ogólnopolska Fundacja Pomocy Dzieciom Maciuś zleciła badania dotyczące biedy czy też problemu głodu wśród dzieci. To jest fundacja, która w tym się specjalizuje w pomocy dzieciom. Wynajęła firmę, która przeprowadziła badania w całej Polsce, na podstawie których stwierdzono, że w Polsce około 800 tysięcy dzieci głoduje czy też nie dojada. Ja nie wiem, czy te dane są poprawne, czy nie, czy tych dzieci może nie jest 800, a 750 tysięcy, czy 700. To nie ma, tak naprawdę powiedziawszy, do końca jakiegoś szczególnego znaczenia. To generalnie opisuje problem wstydliwy, czyli głodu i biedy w rodzinach przede wszystkim wielodzietnych, które przekłada się na to, że dzieci przychodzą do szkoły głodne. Zresztą o tym również rozmawialiśmy w kontekście Grudziądza. No jeżeli tutaj w mieście około 1300 dzieci jest dożywianych w ramach pomocy społecznej, bo rodziców nie stać na to, żeby za te posiłki, przecież nie jakieś szczególnie bogate, zapłacić, to pokazuje problem biedy w Grudziądzu. Również i dorośli, przecież około 600 osób korzysta z pomocy miejskiego ośrodka pomocy rodzinie, również około 600 z Caritasu. No, to jest problem biedy. Więc zamiast rozmawiać z tą fundacją, z innymi fundacjami, które zajmują się pomocą biednym dzieciom, czy tym dzieciom głodującym, na które przecież społeczeństwo łoży ten 1% podatku, to władze państwa, przedstawiciele poszczególnych ministerstw, pan minister pracy polityki społecznej Kosiniak-Kamysz, polecił przeprowadzenie audytu dokładnego sprawdzenia tej fundacji, czy czasami ta fundacja nie wyciąga pieniędzy, czy nie przeznacza ich na jakieś inne cele. Właśnie pojawił się tutaj w Rzeczypospolitej w artykule, pojawiła się informacja, że znikomy procent przychodów tej fundacji jest przeznaczany na pomoc dla dzieci, a reszta, no w sumie nie podano na co. Nie wiem, jakie są kryteria rozdziału pieniędzy, ponieważ nie znając statutu fundacji, można bardzo łatwo popełnić błąd, mówiąc właśnie tak, zbierają pieniądze, a nie przeznaczają ich na dzieci, tylko nie wiadomo na co. Może sami się z tego utrzymują, żywią i tak dalej. To są zawsze problemy kosztów utrzymania instytucji, czy Wielka Orkiestra Pomocy Świątecznej na przykład, ile przeznacza na swoje utrzymanie, czy ci, którzy żyją cały rok
z tych pieniędzy, które społeczeństwo daje orkiestrze, żyją dobrze czy też nie, ile jest przeznaczone w tym przypadku na zakup pomocy medycznych, w przypadku tej fundacji Maciuś na jakieś inne cele. Ja nie jestem w stanie ocenić, ale wydaje się, że tu chodziło o inny mechanizm. Zastraszenie fundacji obywatelskich, tych fundacji, które zajmują się analizą zjawisk społecznych, takich jak bezrobocie, jak problem ubóstwa, jak głodu, po to, żeby nie krytykowały władzy. Bo jeżeli ta fundacja została, mocno jej mówiąc delikatnie, pogrożono urzędem skarbowym, bo to tak często w Polsce jest, że wielkich złodziei, wielkich aferzystów system wymiaru sprawiedliwości nie ściga. Urzędy skarbowe są nadzwyczaj łaskawe, ale drobnego przedsiębiorcę czy jakąś organizację społeczną można, mówiąc w cudzysłowie, przeczołgać tak, że mu się odechce dalszej działalności. To można domniemywać, że skoro ta fundacja została tak potraktowana, gdzie nie dyskutowano z jej danymi, poprawnością tych danych, czy próba reprezentacyjna, czy reprezentatywna była w badaniach, czy tych dzieci jest może trochę mniej niż 800, ale mówię, nie problem w setkach tysięcy, tylko w ogóle w zjawisku, które występuje, no to łupnięto fundację po to, żeby ją i pozostałe zastraszyć. Przypominam jeszcze tutaj, nie tak dawno, chyba w zeszłym roku, mogę się mylić tutaj co do daty, co do treści dokładnej, była taka kampania społeczna w telewizji Szklanka Mleka, kilka innych tematów właśnie odnośnie głodu w kilku programach dyskutowano na ten temat. Czy ta liczba może być zawyżona? Nie wiem, ale to nie jest zjawisko opisywane tylko przez tą jedną fundację, która gdzieś tam działa w Gdańsku czy na Pomorzu. Mówi o tym Agencja Rynku Rolnego, która uruchamiała programy dożywiania mlekiem, owocami w szkołach. Na to idą wielkie pieniądze i te programy cieszą się dużą popularnością. No, szkoły chętnie z nich korzystają. Dzieci potrzebują tej żywności. Opieka społeczna, czyli ośrodki pomocy społecznej w poszczególnych gminach, w miastach, również są oblegane przez rodziców, którzy przychodzą po to, żeby tym dzieciom w szkołach pomóc. Zjawisko jest. Czy ono jest precyzyjnie zdiagnozowane, czy to jest 800 tysięcy, czy 700, czy 600? Jeszcze raz, panie redaktorze, to nie jest sprawa w tym momencie najistotniejsza. Problem wystąpienia tego zjawiska i brak przeciwdziałania temu zjawisku, to jest ważniejsze niż to, czy fundacja była super precyzyjna, czy się tam troszkę pomyliła. Objęcie tej często upokarzającej biedzie świadczy również ilość osób korzystających z pomocy społecznej. Ja znalazłem dane, za które również dziękuję, to są dane zebrane przez lokalnych dziennikarzy, że ta skrajna postać biedy, czyli korzystanie z publicznych posiłków, dogarniania, dożywiania, staje się w Grudziądzu coraz bardziej powszechna. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, to są dane od pani kierownik, finansuje 580 osób, które, cytując dzieło literackie, korzystają. Niestety jest bardzo silna progresja. Rok do roku tych ludzi przybyło około 100 osób w stosunku do roku ubiegłego, czyli wzrost ilości osób korzystających z darmowych posiłków, no, z posiłków opłacanych z pomocy społecznej. Na tym świecie nic nie jest darmo. Wzrósł około 20%. Czy sądzicie państwo, że ci rodzice są bezduszni, że ci rodzice kosztem swoich dzieci realizują inne cele, czy po prostu ich na to nie stać? Zresztą w Polsce są szkoły, gdzie 100% dzieci korzysta z dożywiania opłacanego przez opiekę społeczną. Tak jest między innymi w Dębowej Łące. Rodzice nie mają dochodów albo dochody tak niskie, że kwalifikują się do pomocy społecznej. W tym kontekście warto również przypomnieć dane sprzed kilkunastu dni, które zbulwersowały wielu polityków, w szczególności partii rządzącej. Informacja, która została przekazana na podstawie raportu zleconego przez Fundację Pomocy Dzieciom Maciuś, która mówiła o tym, że około 800 tysięcy dzieci w Polsce jest niedożywionych, głoduje, wymaga wsparcia żywnościowego. To, czy tych dzieci jest 800 tysięcy, czy 700, czy podobna wielkość, moim zdaniem jest rzeczą nieistotną. Upokorzeniem jest to, że dzieci w Polsce głodują. Co się wydarzyło w związku z opublikowanym raportem tej fundacji?
Ano nikt nie podjął dyskusji z autorami raportu, na podstawie jakich danych były zbierane informacje. A może ci, którzy kwestionują ten raport, powinni pojawić się w Grudziądzu i tutaj również przeprowadzić zebranie informacji, tych, o których mówiłem. Stwierdzono arbitralnie, że informacje są nieprawdziwe, a konsekwencje tego poniosła ta fundacja. Na polecenie ministra pracy i polityki społecznej, pana Kosiniaka-Kamysza, Urząd Skarbowy zaczął gnębić tę fundację, kwestionując podział środków na pomoc i na akcję promocyjną. Ja nie chcę dyskutować, czy tamte środki są dobrze dzielone. Nie mam danych i wiedzy na ten temat. Ale czy nie sądzicie państwo, że jest to próba prewencyjnej cenzury, zamknięcia ust społecznym działaczom pracującym w obszarze pomocy ubogim, tym fundacjom, na które również odprowadzamy 1% naszego podatku? Ci ludzie będą się bali mówić o biedzie w Polsce, ponieważ zawsze będzie można pokazać, tamci próbowali o biedzie mówić, bo próbowali zdiagnozować problem, to dostali, mówiąc brzydko, w łeb. Więc zamiast rozmawiać, w jaki sposób poprawić sytuację na rynku pracy, próbuje się zastraszać tych, którzy o tym problemie mówią. Dla mnie również sprawą bulwersującą, ale jednocześnie symptomatyczną jest to, że przedsiębiorcy z Grudziądza, a przecież z bezrobociem możemy walczyć wyłącznie przez rozwój przedsiębiorczości. Wszystko inne jest hamowaniem bezrobocia. Pomoc socjalna, prace interwencyjne, prace subsydiowane, to są elementy, które powinniśmy wykorzystywać, ale przede wszystkim rozwój firm, głównie małych i średnich, jest szansą na tworzenie miejsc pracy i na stopniowe ograniczanie bezrobocia. Wydaje się, że w takim mieście, gdzie bezrobocie jest problemem strukturalnym, gdzie musi być jakiś problem głębszy, powodujący odpływ inwestorów, pomimo tych korzyści związanych z autostradą i strefą, tu nie ma inwestorów, to może należy samych przedsiębiorców zapytać, w czym leży problem? Czy w rozwiązaniach lokalnych, w lokalnych problemach podatkowych, w pracy urzędu miasta, czy też problemy są szersze, wynikające z wadliwego prawa i należy, również wykorzystując pozycję polityczną przedstawicieli rządzących Grudziądze, przekierować to do Ministerstwa Finansów czy na poziom parlamentu. Okazało się, że przedsiębiorcy, którzy dość ochoczo chcieli uczestniczyć w tworzeniu Rady Gospodarczej przy prezydencie, kiedy poznali założenia funkcjonowania tej Rady, że regulamin musi być dokładnie taki, jak sobie pracownicy Urzędu Miasta wymyślą. A przewodniczącym tej Rady może być tylko ten, kogo namaści pan prezydent miasta. To przedsiębiorcy stwierdzili, że w takiej Radzie, która ma być kwiatkiem do kożucha, czy ma być elementem propagandy władz miasta, nie chcą brać udziału. To jest dziwne, biorąc pod uwagę skalę problemów, jakie stoją przed Grudziądzem. To również, nie chcę już grubych słów używać, ale świadczy o braku pomysłu rządzących Grudziądzem na rozwiązywanie podstawowych, zdiagnozowanych i precyzyjnie opisanych problemów. Na koniec chcę również powiedzieć, że to wszystko wpisuje się w szerszy, o wiele szerszy kontekst. Mówiłem o pracodawcach tu w Grudziądzu. Ale proszę państwa, wczoraj Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, jedna z organizacji reprezentujących polski kapitał, polski biznes, ta organizacja zgłosiła do CBA, do szefa CBA Wojtunika, informacje, doniesienie na Ministerstwo Finansów. Ci przedsiębiorcy twierdzą, że Ministerstwo Finansów jest w zmowie, to są bardzo grube zarzuty, w zmowie z mafią. Wprost określili, rząd jest zawsze blisko mafii, a mafia trzyma z rządem. Podają przykłady 9 wielkich afer z ostatnich kilku lat,
afer, które można opisać w ten sposób. Tworzy się w Ministerstwie Finansów prawo, nie w parlamencie, w Ministerstwie Finansów tworzy się prawo w postaci rozporządzeń, czyli tych dokumentów legislacyjnych, które są w gestii ministra. Prawo, które stwarza lukę, którą wykorzystują przestępcy. Mafia to są przestępcy powiązani z układem władzy. Tym się różni mafia od grupy przestępczej. I to ci polscy przedsiębiorcy odważyli się wreszcie mówić otwartym tekstem, mówić wprost o tym, co się w Polsce dzieje, czego my się domyślamy, a często nie mamy na to dowodów. Ja wspominałem o aferze Amberton, która jest klinicznym przykładem patologicznych relacji między biznesem, szemranym biznesem, złodziejskim biznesem, a politykami z najwyższej półki, którzy chronili ten biznes, dopuszczając do tego, że tysiące ludzi straciło swoje oszczędności. Generowano firmy, które przynosiły straty, a wymiar sprawiedliwości, który powinien stać utrzymywany za nasze publiczne pieniądze, powinien stać na straży praworządności, to ustami prezesa Sądu Okręgowego dopytywał się dziennikarza, który dokonał prowokacji, podając się za pracownika kancelarii premiera, jak on ma dobrać skład sędziowski w sprawie afery Amber. Takich, proszę Państwa, czasów dożyliśmy. To, co się dzieje w Grudziądzu, jest przykładem bezradności, a często wydaje się również odpryskiem pewnych ogólnych tendencji rządzących rozwojem gospodarki w Polsce, związanych z powiązaniami mafijnymi, złodziejskimi, tolerowanymi, czy wręcz generowanymi przez obecną władzę. Zapraszam się do spotkań pana prezydenta z mieszkańcami. W związku z tym, że na wszystkich spotkaniach był pan radny Wiesław Żurawski, w związku z tym jego poproszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, miałem przyjemność uczestniczyć we wszystkich trzech spotkaniach z panem Robertem Malinowskim oraz jego zastępcami. Chcę powiedzieć tylko tak krótko na ten temat. Ogólnie to jest wielka propaganda sukcesu, że kto chce, to pracuje, że ci, którzy nie chcą, nie pracują. Był również jakiś poprzednik pana prezydenta, jakiś niby właściciel jakiejś firmy, który powiedział, że szuka pracowników, nie może znaleźć. Ale to tylko tak na marginesie. Otóż pierwszego dnia, czyli 5 marca, tematyką wiodącą była edukacja, polityka społeczna, ochrona zdrowia, no, sprawy mieszkaniowe, bezrobocie i tak dalej. Chcę powiedzieć, że mieszkańcy, bo nie będę powtarzać tego, co prezydent powiedział, to było transmitowane już przez telewizję, chcę tylko powiedzieć, że mieszkańcy mieli kilka takich uwag, mianowicie wydawanie skierowań przez Powiatowy Urząd Pracy niezgodne z zawodem i predyspozycjami. Druga sprawa. Firma, którą prezydent Malinowski podał jako wzór Limiton, zatrudnia 200 osób, ale tam rotacja jest tak duża, że co 3 miesiące te 200 osób jakby się wymienia, że praktycznie z tego wychodzi może 800, może nawet 1000 osób. Co 3 miesiące jest zmiana i to niby jest likwidacja bezrobocia. Skierowania do składów pracy są nieaktualne. Dalej. Była propozycja od mieszkańców, no odnośnie tam komunikacji, to może za chwilę o tym powiem. I to w zasadzie taka wielka euforia, że szkolnictwo gra, że wszystko jest na dobrym poziomie. Drugiego dnia, 7 marca, sport i promocja miasta, taka była tematyka tych spotkań. Co mieszkańcy tutaj powiedzieli, tak krótko powiem, to czego nie było w telewizji, ani w prasie. Otóż dzieci uciekają na zachód. Po co nam powiatowy urząd pracy, skoro nie ma pracy? Inne pytanie było, inne stwierdzenie było takie. Spełniło się nasze marzenie, sukces Olimpii, a tak dawno marzyliśmy, byłem piłkarzem Olimpii, powiedział jeden z panów. Marzyło mi się, żeby była pierwsza liga. No zgoda, zgadza się, jest Olimpia w pierwszej lidze. To jest sukces naszego miasta. Teraz prezydent Malinowski powiedział, nie czytam żadnych forum, Gazety Pomorskiej i innych mediów. Dla internautów to był szok, a nawet można powiedzieć nóż w plecy chyba można powiedzieć, że wszystkie myśli, które są do niego kierowane, są ignorowane i zupełnie
niepotrzebnie przekazywane do internetu. Następna sprawa. W strefie ekonomicznej nic się nie dzieje. Ktoś alarmował, ktoś z obecnych na sali. Widok nędzy i rozpaczy. Zrewitalizowane stare miasto, ale brudne szyby, zamknięte sklepy. Zarząd miasta ma swoją prawdę, a my, mieszkańcy, mają swoją prawdę smutną, pełną niezadowolenia i rozpaczy. I jeszcze jedna myśl z tych, które zapisałem. Społeczeństwo wybiera, gdzie wykonuje zakupy, tak powiedział prezydent Malinowski. Ale potwierdzam, jest problem zagospodarowania tej wolnej przestrzeni miejskiej, czyli tych punktów, które kiedyś były sklepami. Następna sprawa, następny dzień, ostatni dzień spotkań z mieszkańcami 12 marca i też króciutko na ten temat. Tematyką tego dnia to były inwestycje, komunikacja. Ja też tam zabrałem głos, bo coś mi się nie podobało, ale to było w telewizji transmitowane, to już nie będę do tego wracać. Chcę tylko powiedzieć, że no, wielka radość prezydentów. Linia tramwajowa wreszcie doczekała się remontu. Teraz, kiedy największe mrozy nadeszły, to nagle rozpoczęto remont, który potrwa no, może i rok, a może i dłużej, kto wie. I to wielkim kosztem. Poza tym przez Stare Miasto, czego ja byłem przeciwny, bo uważam, że to jest niebezpieczne, kursowanie tramwajów przy samiutkim chodniku na ulicy Długiej na przykład. Sprawa inwestycji. No, tutaj te ścieżki rowerowe, tam była dyskusja na ten temat taka dość dziwna. Oczywiście zastrzeżenia znowu trzeciego dnia, że strefa ekonomiczna jest pusta. Ale chcę Państwu powiedzieć jedną taką z tych czerni, taką powiedzmy ważną myśl. Ani słowa przez całe trzy dni nie było o wojskowych zakładach uzbrojenia. Ani słowa. Nikt nie zapytał, ale nikt też z prezydentów na ten temat nie mówił. Dziwię się dlaczego. Przecież to jest temat numer jeden w budżecie w tej chwili. To wszystko, dziękuję. Wspomniał o wojskowych zakładach uzbrojenia. Ja chciałem bardzo serdecznie przywitać wśród nas osobę, która, pana Mieczysława Bogdańskiego, który tworzył ten zakład od samego początku. I myślę, że dzisiaj bardzo intensywnie przypatruje się temu wszystkiemu, co się dzieje. Szanowni Państwo, ja starałem się na konferencję prasową zaprosić ten Komitet Inicjatywy Społecznej, który staje w obronie WZU. Ale komitet dzisiaj o godzinie 17 rozpoczyna swoje posiedzenie w Komisji Senackiej Obrony Narodowej. W związku z tym pojechali tam. Życzymy im oczywiście sukcesów. Pewne owoce tego spotkania się szybko pojawiły. Natomiast proszę Państwa, kilka słów od nas, ze strony Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Ruch dla Grudziądza. Ponieważ kilka rzeczy po drodze miało miejsce. Po pierwsze, proszę Państwa, trzeba pamiętać, że po raz kolejny aktualną sprawą jest walka o duży podmiot gospodarczy w naszym mieście, jakim jest WZU. Proszę pamiętać, że już w 2010 roku pojawiły się pewne pogłoski w tej sprawie, że WZU zostanie włączone do Dumanu. My oczywiście jako Rada Miejska w tej sprawie przygotowaliśmy uchwałę Rady Miejskiej, która jednomyślnie została przyjęta, która została zaakceptowana z sugestią, żeby organ wykonawczy, a więc prezydent, a także przewodniczący Rady Miejskiej tą uchwałę wykonał. Proszę Państwa, nasze stanowisko w tej sprawie jest jednoznaczne. Klub Radnych PiS-RDG zdecydowanie nie zgadza się na włączenie WZU do grupy kapitałowej Umar i w pełni popieramy związkowców, w pełni popieramy załogę, która w obronie swojego zakładu staje, ale proszę Państwa, ona staje również w obronie także miejsc pracy. Pan poseł powiedział o ogromnym bezrobociu, sięgającym prawie 25%. Proszę Państwa, co będzie, jeżeli faktycznie okaże się, że prędzej czy później niektórzy pracownicy stracą swoje miejsca pracy. Ale proszę Państwa, idźmy dalej. Nas co zaniepokoiło? Nas zaniepokoiło to, że
Stanowisko parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej jest bardzo niejednoznaczne. Proszę Państwa, również ostatnio jestem zdziwiony słowami, które zostały wypowiedziane przez pana prezydenta Roberta Malinowskiego, który moim zdaniem zaczyna zachowywać się też mało jednoznacznie, ponieważ zaczyna mówić, że sercem jest oczywiście za tą sprawą, natomiast rozum podpowiada mu coś innego. I takie słowa, proszę Państwa, usłyszałem wczoraj w lokalnej telewizji. Więc pytam, co tu jest grane, proszę Państwa? Czy prezydent wykona tą uchwałę Rady Miejskiej z 2010 roku? Czy on nie zamierza jej wykonać? Czy on zabiega o to, czy nie zabiega? Proszę Państwa, my tutaj między innymi za pośrednictwem pana wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Marka Czepka złożyliśmy interpelację klubu radnych PiS RDG. Dokładnie ta interpelacja została złożona 30 stycznia 2013 roku w sprawie WZU. Co w tej sprawie się dzieje? Co w tej sprawie się dzieje? Jakie decyzje pan prezydent w tej sprawie podejmował? I proszę Państwa, dostaliśmy również odpowiedź na tą interpelację. I się okazuje, że tak naprawdę ta odpowiedź jest mało precyzyjna. W tej odpowiedzi tak naprawdę nie wiemy, czy pan prezydent z kimś się spotkał, a jeżeli tak, to z kim, kiedy się spotkał, jak ta uchwała przez pana prezydenta i przez przewodniczącego Rady Miejskiej została wykonana. Ona jest, proszę Państwa, taka, ja chciałbym, żeby ją Państwo również zobaczyli, ale w każdym razie bardzo mało precyzyjna. My po prostu chcemy poznać wyniki tych rozmów, wyniki tych wszystkich spotkań, tym bardziej, że pan prezydent również pisze w tej swojej odpowiedzi, że również inne służby urzędu spotykały się w sprawie WZU. Ale proszę Państwa, enigmatycznie. No nie wiemy kto, kiedy, z kim. Proszę Państwa, może zamiast sprowadzać przez parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej do Grudziądza prezesa Bumaru, to może warto by było, żeby prezydent zaprosił do Grudziądza ministra skarbu. Żeby spotkał się z prezydentem tutaj, tu w miejscu, w Grudziądzu, żeby spotkał się może z radnymi, żeby spotkał się z załogą czy z przedstawicielami tego komitetu, związkami zawodowymi. Może ta osoba byłaby kompetentna i odpowiednia, może zanim podejmie się jakieś ostateczne w tej sprawie decyzje. Dlatego jeszcze raz przypominam, uchwała jest i my oczekujemy od wszystkich sił w Grudziądzu jej zrealizowania, zwłaszcza od pana prezydenta i przewodniczącego Rady Miejskiej, a na dodatek jeszcze, żeby było jasne i wiadomo, kto z kim, gdzie rozmawia, na jakim szczeblu i jakie są tego efekty. Bo odpowiedź na tą interpelację po prostu nie ma. Nie ma w każdym razie satysfakcjonującej odpowiedzi. I to nas bardzo mocno zaniepokoiło, zwłaszcza po tych wszystkich perturbacjach, które miały miejsce w ostatnim czasie, różnych konferencjach organizowanych przez różne strony tej sprawy. W związku z tym my na to zwracamy uwagę, ale jednocześnie podkreślamy, że popieramy załogę, popieramy związkowców, popieramy komitet, który walczy o swój zakład, dobry zakład, i na dodatek, który zabiega o to, by zachować miejsca pracy w naszym mieście. Dziękuję. Strona zainteresowana, czyli wszyscy pracownicy i dyrekcja Wojskowych Zakładów Uzbrojenia intuicyjnie czują, jakie mogą być konsekwencje. Jeżeli Państwo obserwujecie losy Bumaru i sytuację Bumaru, w zasadzie jest to zakład, jest to przeznaczony do likwidacji. Można teoretycznie powiedzieć, że jest to podmiot, który ociera się o bankructwo, jak gdyby jest ratowany kosztem innych. I cel tych aportów, czy przekazania własności, czy przejmowania innych zakładów właśnie jest ratunkowy. Wszyscy pamiętają doskonale, co stało się także z polskim Ursusem. Mogliśmy produkować traktor, mieliśmy pewne nadzieje, był czas upadku tego zakładu, ale też pewnych nadziei. No niestety zostało to zniweczone. Dzisiaj praktycznie po tym zakładzie no chyba nie ma śladu. Nie ma śladu. Są to realne konsekwencje zagrożenia także dla takich małych zakładów, jak Grudziąckie Wojskowe Zakłady Uzbrojenia. Dzisiejsza walka o byt podmiotów, które szczególnie w dziedzinie branży zbrojeniowej jest niestety bardzo, bardzo intensywna, wielka, agresywna. Najsilniejsi pozostaną na rynku. Dzisiaj Wojskowe Zakłady Uzbrojenia generują dochody, są zakładem bardzo dobrze zarządzanym, bardzo dobrym, posiadającym zlecenia, posiadającym doskonałą kadrę. Oczywiście to trzeba uszanować, ale tak jak powiedziałem, ta walka o byt jest bardzo niesprawiedliwa.
I likwidacja tego zakładu byłaby dosłownym, w przypadku Grudziądza, dosłownym gwoździem do trumny. Tak jak pan poseł podkreślał, 25% bezrobocie, no jest tym wskaźnikiem, który włączył już ten czerwony alarm, który zapalił się w tym mieście i szerzy bardzo duży niepokój wśród mieszkańców. Nawiążę jeszcze do ostatniego tematu poruszanego na poprzedniej konferencji, a mianowicie do sprzedaży bloków, do polityki mieszkaniowej, którą to miasto realizuje. Bardzo złej polityki mieszkaniowej, dlatego że ta polityka mieszkaniowa skutkuje zwiększeniem się całej sfery ubóstwa. Bo tak to wygląda. Przekazywanie dzisiaj nieruchomości w takiej ilości w gestie prywatnych właścicieli spowodowało nagły wzrost czynszu o ponad 100%. Jeszcze raz podkreślę, że w przypadku tego dużego bezrobocia w mieście jest to rzecz niedopuszczalna, jest to polityka irracjonalna. A jak powiem, na mieście ciążą bardzo duże zobowiązania. Od samej konstytucji począwszy, gdzie miasto ma określone zadania i jest zobowiązane do tworzenia bardzo dobrej bazy mieszkaniowej dla swojej społeczności. Bezpiecznej bazy mieszkaniowej. Też pod względem czynszu. To jest rzecz bardzo ważna i istotna. Obawy pracowników Wojskowych Zakładów Uzbrojenia nie są bezpodstawne. Obserwujemy lawinowe zamykanie kolejnych zakładów w Polsce. Upadły całe gałęzie gospodarki i to nie dotyczy jakby kryzysu europejskiego, bo czasami się tłumaczy to kryzysem. Nie. Podam przykład, który zapewne Państwo znacie. Polskie stocznie upadły, a stocznie niemieckie i francuskie kwitły. W tym samym czasie, kiedy upadły stocznie polskie. Czyli to nie jest problem kryzysu globalnego, czy ba, europejskiego, to jest problem rozsądnego zarządzania tym, czym się dysponuje. W naszym województwie sprawa jest wyjątkowo dramatyczna. Województwo kujawsko-pomorskie zaczyna przechodzić do drugiej ligi województw w Polsce. To jest opisane danymi statystycznymi. Wczoraj na jednej z komisji sejmiku województwa poświęconej edukacji, nauce, szkolnictwu wyższemu dramatycznie mówił o tym profesor Bukaluk, rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Jak w ostatnich latach następuje osuwanie się województwa kujawsko-pomorskiego na tle innych województw. Przykładów możemy podać dużo. Duży bydgoski zakład Zachęt. Zakład, który funkcjonował dobrze, który w 2007 roku przyniósł około 50 milionów dochodów. W 2008 roku obecna koalicja Platforma Obywatelska wymieniła zarząd i doszło do tego, że zakład jest bankrutem. Sprzedano technologię, która utrzymywała ten zakład. Sprzedano technologię firmie niemieckiej, która w oparciu o przyjętą z Polski technologię wybudowała nowy zakład i zalewa rynek światowy tym produktem, a zakłady Zachem, przepraszam, dopiero 2000 ludzi zagrożonych wyrzuceniem na rynek pracy. Również okazuje się, że inwestycje prowadzone przez ściągnięty kapitał, jeżeli nie są odpowiednio zabezpieczone, również przepisami prawa i gwarancjami, mogą podzielić los firm japońskich, które w centrum pod Toruniem, w Ostaszewie, na terenie gminy Łysomice, przez kilka lat funkcjonowały, wykorzystując wszelkie możliwe ulgi, jakie państwo polskie stworzyło dla tego inwestora, wykorzystując pomoc publiczną, a teraz zakłady stoją puste, prawie 5,5 tysiąca ludzi zostało pozbawionych pracy. Dlatego obawy pracowników zakładów uzbrojenia, ba, obawy mieszkańców Grudziądza są jak najbardziej zasadne. Bumar, który właściwie staje się bankrutem, nie jest w stanie tym zakładom niczego zapewnić. Ani rynków, zbytu, ani pomocy technologicznej, ani pomocy finansowej. Prawdopodobnie chodzi dokładnie o sytuację odwrotną. Żeby na bazie funkcjonującego zakładu trochę
jak Grzyb, jak Pasożyt, jeszcze ktoś inny jakiś czas funkcjonował. Absolutnie do tego nie wolno dopuścić. Jednocześnie zauważcie Państwo sytuację, no właściwie paranoiczną. Platforma Obywatelska, która podkreślała swój obywatelski charakter, nie charakter partyjny, tylko charakter obywatelski, ma obywateli również Grudziądza, tych, którzy zebrali około 5 tysięcy, a może i więcej podpisów pod ratowaniem zakładów, to Platforma Obywatelska ma obywateli w głębokim poważaniu. Nie wiem, czy to wynika z jakiejś arogancji, z jakiejś buty, z jakiegoś przekonania, że nikt nie jest w stanie tej partii rozliczyć, czy też z bezradności albo z głupoty. Właściwie mnie to mało obchodzi, czy to jest bezradność, czy głupota powiązana z brakiem pomysłów. Parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej, tu z Grudziądza, mają szczególną możliwość docierania, jeszcze raz to powtarzam, docierania do ministra skarbu, do innych ministrów, do ministra finansów, do ministra infrastruktury, do ministra obrony narodowej, z własnej inicjatywy, widząc problem, a nie dopiero na skutek nacisków społeczeństwa, obywateli, komitetu protestacyjnego, tych wszystkich ludzi walczących o przyszłość wojskowych zakładów uzbrojenia, z którymi się solidaryzujemy, których popieramy, z którymi się w diagnozie sytuacji całkowicie zgadzamy. Tylko czy nie jest trochę tak, i przepraszam, ja mówię to przez łzy, mówię to ze ściśniętym gardłem, że odpowiedzią Platformy Obywatelskiej na tą biedę, którą opisuje i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, i Caritas Grudziądzki, ksiądz Bożyszkowski, który również około 600 ludzi dokarmia codziennie, odpowiedzią jest to, że ludzie mają się wyżywić szczawiem i kwaśnymi śliwkami i mrabelkami. Czy to jest odpowiedź poważnego polityka, jednego z najważniejszych przedstawicieli rządzącej partii, odpowiedź, którą społeczeństwo ma zaakceptować? Ja nie rozumiem zachowań polityków Platformy Obywatelskiej. Właściwie, i powiem to, chociaż może nie powinienem mówić, bo jesteśmy rywalami politycznymi, ale przyzwoicie na tle polityków Platformy zachowuje się poseł Dzięcioł. Nie wiem, jaki ma zamysł, ale zachowuje się przyzwoicie, ponieważ rozumie problemy mieszkańców Grudziądza, a może tej wrażliwości zaczyna brakować tu pozostałych. No i chyba w tym punkcie moglibyśmy zakończyć tą główną część naszej konferencji. Ja myślę, że jeżeli panowie macie jakieś pytania, to jesteśmy do waszej dyspozycji. Mam dwa pytania do pana Ryszymańskiego. Pierwsza rzecz, bezrobocie. Sprawa trudna, ale mi się łatwo mówi, jeśli się nie pokazuje jakichś sposobów na likwidację tego bezrobocia. Chciałem pana zapytać, co prezydent Grudziądza powinien zrobić, a czego nie robi, żeby pozyskać inwestorów, żeby ta walka z bezrobociem stała się bardziej skuteczna. Pierwsze pytanie. Panie redaktorze, przede wszystkim rozpocząć poważną rozmowę z opozycją. Bo jej dzisiaj nie ma, bo jej dzisiaj brakuje. Tutaj obecny Marek Czepek proponował panu prezydentowi, abyśmy spotkali się na takiej poważnej, merytorycznej debacie, żebyśmy na tego typu pytania, które pan redaktor tutaj zasugerował, żebyśmy na tego typu pytania próbowali sobie odpowiedzieć, bo ja nie jestem tutaj alfą i omegą, ale na pewno mamy pewne własne spostrzeżenia. Mamy też ludzi, którzy nas wspierają z różnymi pomysłami. Chętnie będziemy dyskutowali na tego typu problemy, bo to jest najważniejsza kwestia. To jest najważniejsza kwestia. Dlatego między innymi bronimy każdego miejsca pracy. Każdego miejsca pracy. Dlatego tak bardzo zaangażowaliśmy się również w wspieranie tych ludzi, którzy robią wszystko z taką determinacją, żeby zachować te miejsca pracy i zachować i uratować swój zawód. Chciałeś coś powiedzieć, prawda? Ja myślę, że zaproponowaliśmy panu prezydentowi pakt na rzecz bezrobocia w Grudziądzu. Chodzi o to, żeby wszystkie siły, jakie są w Grudziądzu, rzemieślników, wszystkie tych ludzi, którzy mogliby coś w tym temacie pomóc dla naszego Grudziądza. Ponad podziałami, choć
chodzi o takie spotkanie, dlatego że największym mankamentem w tej chwili dla miasta to jest bezrobocie wysokie, które generuje nam dużą ilość pomocy społecznej, którą musimy dla Grudziądza oddawać, w miejsce, kiedy ci ludzie byliby producentami podatku i wspierali nasze miasto. I to jest takie błędne koło, które się napędza i z którego nie możemy wyjść. Tak jak pan poseł przed chwilą mówił. Było mówione, będzie autostrada, będą inwestorzy. Będzie strefa ekonomiczna, będą inwestorzy. Ale to wszystko wiem. Ja od panu wyczekiwałem, może konkretnie, nie konkretnie czy opozycji, to powiedzcie coś prezydentowi, że służby, które zajmują się promocją gospodarczą miasta są zbyt małe, zbyt małe jest ludzie tego. Coś konkretnego. Panie redaktorze, problem bezrobocia musi być analizowany i próby jego rozwiązania muszą być podejmowane na dwóch poziomach. Na poziomie lokalnym, czyli władz miasta, i trudno rozumieć prezydenta miasta, który nie chce rozmawiać z opozycją, który nie mając własnego pomysłu na rozwiązanie tego chyba problemu najważniejszego w ostatnich latach w Grudziądzu, nie korzysta z pomocy wsparcia również w zakresie może trudnych decyzji na poziomie Rady Miasta. To nie jest problem łatwy. Ale ja jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć, o której mówiłem na poprzedniej konferencji, bo my chcemy jednak pewien ciąg tymi konferencjami również informacji przekazywać Państwu. Ja, jeżeli Pan sobie życzy, przekażę Panu dokumenty po konferencji. Pewne rzeczy wymagają rozwiązań jednak ustawowych, które są poza zasięgiem i możliwościami Rady Miasta, czy też Prezydenta Miasta Grudziądza. Tu bardziej jego rola jako polityka Platformy, bardziej rola posłów i senatorów jako polityków Platformy jest ważna. My jako Prawo i Sprawiedliwość nie tylko krytykujemy rząd Tuska, którego sukcesy, w cudzysłowie, o Zielonej Wyspie, to chyba nawet dzieci w przedszkolu nie wierzą. Przygotowaliśmy bardzo dokładny, oparty na super precyzyjnych analizach ekonomistów, program, Narodowy Program Zatrudnienia. Program to jest w postaci gotowych ustaw do przyjęcia przez parlament. Oczywiście obecny parlament nie przyjmie żadnej ustawy zgłoszonej przez opozycję. Zostaniemy z tymi ustawami w zamrażarce u pani Kopacz. Tam nasi eksperci, a proszę mi wierzyć, eksperci, którzy doradzają Prawo i Sprawiedliwości, są jednymi z najlepszych w Polsce. Tak na marginesie, również to przekazywanie opinii o tym, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią ludzi niewykształconych, z małych miejscowości, które ma w ten sposób ponoć poniżyć naszą partię, chociaż ja wcale niczym nie uważam za zdrożne ani złe, że zwanym Mokerem, to w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości jest najwięcej profesorów, ludzi z tytułami naukowymi w stosunku do klubów pozostałych. Nasz Narodowy Program Zatrudnienia został precyzyjnie przeanalizowany i są propozycje, jak pomóc przedsiębiorcom w obniżeniu kosztów pracy. Bo jeszcze raz powtórzę, nie będzie na rynku pracy nowych miejsc pracy, jeżeli ci, którzy te miejsca pracy tworzą i utrzymują, nie będą mieli w tym interesu. Co powinien samorząd zrobić? Ja dokończę tylko to, bo to jest na dłuższą wypowiedź i myślę, że konwencja czy formuła takiej krótkiej konferencji klasowej tego niemożliwe wytłumaczenie. Precyzyjnie, ile i przez jaki czas składki ZUS-u za pracowników będzie płacone z budżetu państwa. Przez jaki okres będzie mógł korzystać z pomocy ten, który chce utworzyć własną firmę. Część ludzi chce iść w samozatrudnienie. To jest bardzo trudne. Ale my jesteśmy w samorządzie, tak? Ale ten samorząd nie będzie w stanie, jeszcze raz panie redaktorze powiem, ten samorząd może pewne podobne mechanizmy, jak te, które my planujemy, uruchomić na poziomie samorządu. Pracę subsydiowaną. Tak, ale kiedy próbowaliśmy 1 miliard złotych w ustawie budżetowej przesunąć na aktywną walkę z bezrobociem, dając ludziom wędkę, koalicja nie wyraziła na to zgody. Ci ludzie, nie mając pracy, przyjdą do opieki społecznej po te same pieniądze. Czy lepiej dać im pracę, czy dać zasiłek? A może ten zasiłek jest po to,
żeby utrzymywać zatrudnienie w Urzędzie Pracy. A może cały system wsparcia na rynku pracy jest tak skonstruowany, żeby utrzymywać bezrobotnych, bo dzięki temu cały system funkcjonuje i tysiące ludzi ma pracę. Prawda jest też taka, że jakby radni nie są od tego, tak? Od tego jest prezydent głównie, od tego są jego zastępcy, cały sztab ludzi, którzy nad tym pracują i którym płacą pieniądze. Natomiast faktycznie radni mogą mieć pewne pomysły, radni mogą wspierać, mogą prowokować debaty, natomiast no strzelmy sobie, panie redaktorze, strzelmy, pofantazjujmy, dobrze? Powiem tak, panie redaktorze, co obecny prezydent zrobił z geotermią Grudziądz przez 6 lat? Dlaczego nie ma w Grudziądzu takich inwestycji, także za środki unijne, które będą efektywne? To znaczy będą tworzyły miejsca pracy i będą tworzyły dochód na przykład. Dlatego odwołuję się, bo przez 6 lat nic nie zrobiono. A dzisiaj w Polsce mamy mnóstwo przykładów rozwijających się geotermii. Patrz Uniejów, proszę Państwa, tak? Dzisiaj Uniejów dla władz miasta jest punktem odniesienia. To znaczy chętnie nawiązują do tego, żeby pójść właśnie w tym kierunku. Ale przez 6 lat, proszę Państwa, kiedy wspominaliśmy o Uniejowie, między innymi Krzysztof Kosiński, Andrzej Wiśniewski wcześniej, czy inni radni, to proszę Państwa, działo Uniejów, proszę Państwa, same straty przynosi. A oni co zrobili? Raz wzięli pieniądze unijne, zainwestowali. Za chwilę wzięli kolejne pieniądze unijne, zainwestowali. I proszę Państwa, kilkanaście dni temu byliśmy na posiedzeniu takiego zespołu, który zrelacjonował radnym efekty swojej pracy. I co się okazało? Że jest pewna koncepcja, oczywiście na razie tylko i wyłącznie wirtualna, ale niby jest szkoda, że dopiero po 6 latach, ale już nikt nie mówi, że Unii przynosi straty. Mało tego, przynosi dochody, przynosi zyski. Nie słuchano nas, proszę Pana, nie słuchano tego, co mówiliśmy. Miano do nas pretensje, że mówimy, ciągle wracamy do geotermii, a dzisiaj obudzili się nagle, przed wyborami najprawdopodobniej pokażą wizualizację, efekty swojej pracy i będą mówili, proszę Państwa, my to stworzymy, my to zbudujemy. Ale to jest właśnie przykład dobrej inwestycji, która przynosi zysk i przynosi nowe miejsca pracy i ściąga, proszę Państwa, do takiego miasta jak Grudziądz, gdyby geotermia funkcjonowała na podobnej zasadzie jak w Uniejowie, ściąga tysiące ludzi, nie tylko z okolic, z okręgu, ale również z innych części Polski. Ja myślę, że program zwalczania bezrobocia składa się z takiego podwójnego asortymentu, z takich dwóch klosów, wielkich i małych. Jeżeli chodzi o te duże klocki, które są w gestii też pana prezydenta, to musielibyśmy zadać panu prezydentowi pytanie. Ile razy był w Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych? Ile razy starał się i zabiegał o pozyskanie jakiegokolwiek inwestora, mówimy o dużych inwestorach? Osobiście, do specjalnej strefy ekonomicznej. A to nie znaczy się kolana mieści. Kogo poważnie? Przepraszam, panie redaktor, prezydent, a wiceprezydent to sobie dobrze. Nawet jak się rozmawia, to prosimy o rozliczenie. Z kim się nie udało? Kto odmówił? Kto analizował taką sytuację? Proszę podać konkretne przypadki. Kiedy prezydent Grudziądza rozmawiał z jakimkolwiek inwestorem? Bo w sprawozdaniach pana prezydenta my nie słyszymy ani razu. Nic nie ma na ten temat. Nic nie ma na ten temat. To są te duże klocki. Jeżeli chodzi o kwestię tych mniejszych klocków, poruszyłem dzisiaj specjalnie temat grudziąckiej cytadeli. Bo to są te drobne części składowe, które będą stanowiły o przyszłości tego miasta. To jest też stan dzisiejszej Góry Zamkowej, to jest stan grudziącki Spiszczy. 6 lat. Co z tego, że mamy takie piękne Spiszcze, które zostały uznane przez naszy mal geografii za taki zabytek? I co? Kiedy są puste? Kiedy przyjeżdża wycieczka z Niemiec, z Holandii, pytają się, a co tu jest? Nic. Poza muzeum i kilkoma mieszkaniami nic. Tu trzeba sobie zadać pytanie, to są te drobne elementy. Mówiliśmy o obniżeniu podatków, o działalności gospodarczej. Czynszów. Pani z pizzerni przy ulicy Drogowej, płacąc kilku tysięcy czynsz miesięcznie, zwracała się do pana prezesa MPG-u mówiąc: panie prezesie, 300 zł mniej, bo nie dam rady. Nie mogę. Co dzisiaj jest pizzernią na Drogowej? Pusta. To jest finał złej polityki podatkowej. To jest finał złej polityki czynszowej. To jest finał złej polityki, która w ogóle nie widzi tutaj ludzi. Która w ogóle nie widzi mieszkańców.
Wymarcie na Starówce sięga już dzisiaj poziomu zenitu, bo tak jest. Pustostany w zasadzie wszędzie. Główne sklepy należące też do NPGM-u o największym metrażu puste. Prywatni radzą sobie jak mogą, obniżają te czynsze do minimum. Nie mówię już o działalności innej, rzemieślniczej i takiej, gdzie też właśnie czynszami, podatkami i tak dalej nie tworzy się systemowych ulg dla tych ludzi, którzy powinni przetrwać i dalej służyć mieszkańcom. Dziękuję. Jeszcze kilka zdań powiem, bo wróciła zdrowość głosowa. Przepraszam, wczoraj jeszcze byłem chory, przyjemniony, ale przepraszam emocje. Proszę Państwa, radni tu pokazują konkretne propozycje, które by pozwoliły ożywić Starówkę, utrzymać zatrudnienie, utrzymać te firmy, które mogą żyć z turystów, jak wyeksponować również Grudziądz jako miejsce odwiedzin turystycznych i na tym zarabiać. Ale ja bym do sprawy poszedł w sposób bardziej jednak ogólny i kompleksowy. Już nie o polityce ogólnej, bo tutaj politycy platformy mają się do zrobienia, a tego nie robią. Natomiast dla mnie dość symptomatyczne jest to, o czym wspomniałem. Zamiast pytać przedsiębiorców, co jest dla nich problemem, a może kształt ulic, a może układ komunikacyjny, a może problem zasilania w media, a może praca Powiatowego Urzędu Pracy, a może źle prowadzony system szkoleń i przekwalifikowań zawodowych, na co ludzie również zwracali uwagę. Zamiast pytać przedsiębiorców, i to jest obowiązkiem władzy, w czym mogę Wam pomóc? No to wygląda na to, że Pan Prezydent chciał stworzyć grupę klakierów, którzy mieliby mówić o jego sukcesach, a oni się na to nie zgodzili. To pokazuje wyczerpanie możliwości reprezentowania mieszkańców Grudziądza. Szanowni Państwo, teraz jest pytanie, więc Panie Dyrektorze, co tam się nastąpi? Jeszcze jedno pytanie a propos WZU do Pana Szymańskiego też. Czy myśli Pan, że Pan Prezydent Malinowski zmienił zdanie z tego WZU i po spotkaniu z Prezesem Romanem? Bo 8 marca na manifestacji powiedział wprost, że jest z związkowcami, że jest z pracownikami. Później było spotkanie z Prezesem Romaną. Jak Pan myśli, czy Prezydent... Panie Redaktorze, ja nawet nie chcę tak myśleć, że Pan Prezydent mógłby zmienić zdanie. Nie chcę tak myśleć, ale ja tylko posłużyłem się pewnym cytatem, który sobie zapisałem. Sercem jestem za, ale rozum podpowiada mi co innego. Ja po prostu jestem dwuznaczny dla mnie. Co to znaczy? Że Pan Prezydent już sobie odpuścił walkę o WZW i teraz przyjął koncepcję Pana posła Szymańskiego i senatora Wojtczaka i prezesa Bumaru, którzy mówią, nie będzie źle, nie będzie zwolnień. To jest perspektywiczne dla Was, nie bójcie się, wchodźcie w to, nie ma żadnych problemów, konsekwencji nie będzie. Więc Panie Redaktorze, to jest pytanie podstawowe. Czy zmienił zdanie? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Bo dla mnie najważniejsza jest uchwała z 2010 roku, dokładnie wynotowałem sobie, bo ją znalazłem i przeczytałem sobie, z 22 grudnia 2010 roku. Cała Rada Miejska wspiera komitet inicjacyjny, załogę, by ratować WZU, by nie pozwolić na włączenie, i to jest jednoznaczne stwierdzenie w tej uchwale, by nie pozwolić na włączenie, na przejęcie przez WZU. I pytanie jest dalsze, ponieważ uchwała oczywiście musi być przez kogoś wykonana, jest wyraźnie zapisane, że jest wykonana, ma być wykonana przez prezydenta i przez przewodniczącego rady, ale kiedy czytam, panie redaktorze, odpowiedź, jak pan chce, to dwa zdania. W przedmiotowej sprawie prezydent Grudziądza Miasta z uwagi na ograniczenia prawne swoje poparcie może wyrażać wyłącznie w formie apeli, spotkań z decydentami oraz angażowania opinii publicznej. Opisane powyżej działania od chwili powstania problemu prowadzone są zarówno przez prezydenta miasta, jak i też poszczególne służby urzędy. To jest odpowiedź? To ja chcę wiedzieć, panie redaktorze, co prezydent robił, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji. Z kim rozmawiał? Kiedy rozmawiał? Na jakim szczeblu to było? Jakie są efekty tych rozmów? I jeżeli ktoś inny rozmawiał, jakie służby urzędu, to jakie służby urzędu rozmawiały? Z kim rozmawiały? Kiedy? To jest dla mnie odpowiedź. Ale proszę Państwa, w tej kadencji, w poprzedniej były takie odpowiedzi enigmatyczne. Byleby tylko nie odpowiedzieć konkretnie na pytanie. I to jest odpowiedź. Ja dzisiaj
wracając do pana pytania, mam nadzieję, że pan prezydent nie zmienił zdania i robi wszystko, żeby ratować zakład, żeby ratować załogę i nie zwiększyć bezrobocia kończące. Na razie nie mam podstaw, z wyjątkiem tego, co zostało powiedziane w tym krótkim zdaniu. Ja nie widziałem całego programu, ale tylko tyle i to mnie po prostu poruszyło. Zresztą nie tylko mnie, bo zwrócili mi na to uwagę również przedstawiciele WZ-u. Mam nadzieję, że uchwała będzie wykonana i robi się wszystko, aby nie iść w tym kierunku, podkreślam, który nam proponuje, sugeruje pan poseł Tomasz Szymański i pan senator Michał Wójczak. Chciałbym się odnieść jeszcze do kwestii bezrobocia, uzupełniając temat, pan poseł wspomniał o zaniechaniu rozmów z przedsiębiorczością lokalną. To jest rzecz dramatyczna, kuriozalna. W zasadzie pan prezydent dzisiaj powinien bazować. Jego bazą powinna być drobna i większa, i ta duża, największa przedsiębiorczość lokalna. Dlatego, że środki unijne, wkład własny mamy już na granicach możliwości wykorzystania. Raty rozłożone w perspektywie na 100 lat najbliższych do 2030. No, chyba więcej. Więcej. Na 30 lat. I co nas czeka dalej? Pozostaje nam jedyna alternatywa, jaką jest kapitał lokalny, jaką jest przedsiębiorczość lokalna, ta większa. Bo to jest też rzecz, która może zmienić losy tego miasta. Oczywiście warunkowo, bo przedsiębiorcy dzisiaj też chcą taniego gruntu, przedsiębiorcy chcą obniżonych podatków i miasto może im to dać, ale warunkowo. Warunkowo, że pojawi się w danym miejscu konkretna inwestycja, która da zatrudnienie mieszkańcom tego miasta. Warunkowo, że w danym miejscu powstanie jakakolwiek inicjatywa, która stworzy alternatywę do tego miasta, że nie będą kupowali tylko wyłącznie gruntów dla celów lokaty kapitału, ale dla konkretnego wykorzystania. Do celu jest pan prezydent. Do tych negocjacji jest pan prezydent, który powinien rozmawiać nie z kilkoma, ale z wszystkimi. Z wszystkimi ludźmi, którzy mają w tym mieście pieniądze. Bo dzisiaj on kompletnie to zamyka. I nie ma przyszłości. W tym wymiarze przynajmniej. Jeszcze bym do kolegi Gosińskiego dodała, że potrzebna byłaby rozmowa nie tylko z tymi, którzy mają pieniądze, ale którzy mają też pomysły. Nie tylko inicjatywy przedsiębiorców, ale inicjatywy różnych osób, różnych ludzi. Przecież to jest duże miasto, dużo mądrych ludzi. Dokładnie o tym wiemy, że nie każdy człowiek, który ma wiedzę ekonomiczną, prawniczą, jeszcze inną gospodarczą, że nie każdy człowiek chce pójść w ogóle do polityki, chce uprawiać władzę. Ale i to było jednym, no między innymi moim pomysłem też, żeby te inicjatywy lokalne wyzwalać. W związku z czym ja na przykład proponowałam, żeby ten pomysł rad osiedlowych, który był pomysłem też PO, ale również w swoim programie taki pomysł miałam, żeby rady osiedlowe wskrzesić czy zainicjować i żeby ruch był po stronie władzy, a nie tylko no, mieszkańców, bo prawo do powołania takich rad osiedlowych mają mieszkańcy, radni i tak dalej, różne podmioty właśnie. Tutaj panowie prezydenci odpowiedzieli mi ostatecznie, że nie są zainteresowani tą sprawą. No to właściwie nie wyobrażam sobie, jak formalnie taką rzecz przeprowadzić. A wydaje mi się, że nie chodzi tutaj o to, żeby na tym poziomie lokalnym zorganizować jakąś grupę ludzi z inicjatywą po to, żeby krzyczeć, żeby przeszkadzali władzy, bo można to zorganizować w ten sposób, że będą to osoby odpowiednie, odpowiedzialne i mające pojęcie, jak się pewne rzeczy robi, chociażby jak się ściąga, czy wykorzystuje dotacje unijne na takie inicjatywy lokalne. Poza tym druga sprawa, która mi się jeszcze nasunęła, to też takie strategiczne punkty miasta. To jest, myślę, kwestia i pozostałość źle chyba dokonanych umów, czy właśnie niewykorzystanych rozmów z tymi obecnymi już właścicielami tych gruntów. Po zakładach mięsnych, po starym szpitalu. To są grunty w takich strategicznych punktach miasta, które by można świetnie wykorzystać, ale to trzeba mieć chyba jakąś perspektywę dalekosiężną i pod kątem takiej perspektywy
i po jakiegoś konkretnego pomysłu prowadzić ewentualnie potencjalne jakieś rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Szanowni Państwo, czy macie jakieś pytania? Nie chciałbym przeprowadzić z tym ruchem. Muszę się wreszcie. Ruch dla Grudziądza jest stowarzyszeniem, jest inicjatywą społeczną. Dzisiaj wiemy, osób niezadowolonych w tym mieście jest już bardzo dużo. Z dnia na dzień cały czas ta grupa rośnie. Mieszkańcy chcą w dużym stopniu przyjąć inicjatywę we własne ręce. Tak jest, dlatego też pewna grupa zaczęła już uczestniczyć w działaniach ruchu. Zmienił się niedawno też zarząd tego stowarzyszenia. No jest nadzieja, że będziemy artykułowali przede wszystkim potrzeby tego miasta, ale wniesiemy także kapitał pomysłów i rozwiązań zamierzamy wspólnie. Oczywiście potrzebna jest bardzo duża koalicja, razem tworzymy w Radzie Miejskiej Klub Prawo i Sprawiedliwość i Ruch dla Grudziądza. Uznaję to jako bardzo dobrą współpracę od kilku lat i artykułujemy tutaj, w zasadzie mówimy jednym głosem, postrzegamy tą rzeczywistość, oceniamy wspólnie. Myślę, że dość w miarę obiektywnie, aczkolwiek czasami nie z emocjami, ale nie da się pozbyć emocji w takiej sytuacji, w jakiej jest miasto, bo wiemy doskonale, w jakiej jest sytuacji. Także mamy nadzieję, co do ruchu, będziemy, prawda, angażowali tutaj różne osoby, doradców i stowarzyszenia różnego rodzaju, które funkcjonują także na terenie miasta. Pani radna mówiła tutaj o pomysłach, które mają ludzie, którzy widzą pewną rzeczywistość, chcą zmieniać się, wiedzą jak. Oczywiście to wszystko jest do wykorzystania, to wszystko jest wartością. To wszystko jest kapitałem, który powinien w przyszłości znaleźć konkretną realizację. Predyspozycje i upór w realizacji różnych zadań. Nikogo nie odrzucać, szukać ponadpolitycznych, ponadpartyjnych, koncyliacyjnych rozwiązań, a nie twierdzić, my wiemy lepiej, bo ostatnie lata pokazują, że ci, którzy się chwalili, to trochę dotyczy ich przysłowie, samochwała w kącie stanu. Mówiliśmy o ruchu dla Grudziądza, wydaje mi się, że ta przyszłość i grudziącka, jeżeli chodzi samorządowa, wiąże się z podjęciem takiego szerokiego frontu porozumienia na rzecz ratowania tego miasta. To jest rzecz bardzo ważna. Oczywiście wymaga to długotrwałych negocjacji, rozmów, które łączą te wszystkie środowiska dzisiaj, które będą chciały zmienić losy tego miasta. To jest rzecz bardzo ważna. Ze względu na to, że zabrano nam mikrofon, więc to jest znak, żeby konferencję zakończyć. Znaczy, że